jeżeli chodzi o wchodzenie w strapy, nie bójcie się wchodzić w strapy od razu. Patrzcie, siadacie w linkach trapezowych, wchodzicie jedną nogą, wchodzicie drugą nogą, prostujecie przednią nogę, podnosicie palce do góry i skręcacie swoje ciało. Czyli biodra. Biodra muszą być skręcone w stronę dziobu i jataj. Tylna noga również może być skręcona. Wtedy to spowoduje, że żagiel zostanie domknięty do desku. Tak jak możecie zobaczyć. Prawie żagiel, lik dolny, ta czarna taśma, co jest na dole. Ona prawie musi dotykać, a nawet musi dotykać desku. Nie może być tak, że to jest podniesione do góry. Będzie deska wam skręcała, odpadała. Nisko nad wodą i jak najmocniej zamknięte żagiel. Oj, to lubię! Jest przyjemnie! Teraz można poczuć prawdziwe wibracje. Wiaterek 17 węzełków, ogień! To nie jest wspaniały widok? Ja sam na wodzie! Coś pięknego, słuchajcie!